Rusza realizacja programu Orka. W jej ramach resort Obrony chce pozyskać okręty podwodne dla armii. W ramach programu Orka agencja uzbrojenia uruchomiła wstępne konsultacje rynkowe. Resort obrony narodowej zamierza kupić nowe okręty podwodne uzbrojone w pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Program Orka to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Naszym celem jest zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii. Poinformował na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak dodał, że okręty powinny mieć możliwość wykorzystania nie tylko uzbrojenia torpedowego, ale i rakietowego. Ponadto powinny posiadać zdolność długotrwałego i skrytego przebywania w zanurzeniu. Program Morka był jednym z priorytetów planu modernizacji technicznej na lata 2012-2022. Resort obrony już wcześniej zapowiedział kontynuację programu na lata 2017 2022